O dworze Soplicowski, jeśli dotąd całe świecą się pod lipami twoje ściany białe, jeśli tam dotąd szlachty sąsiedzkiej gromada za gościnnymi stoły sędziego zasiada, pewnie tam piją często za konewki zdrowie. Bez niego już by było dziś po Soplicowie. Konewka dotąd małe dał męstwa dowody, choć najpierwszy ze szlachty uwolniony z kłody, choć zaraz znalazł w wozie swą miłą konewkę, swój szturmak faworytny, a z nim kul sakiewkę nie chciał bić się. Powiada, że sobie nie ufa na czczo. Szedł więc, gdzie stała spirytusu kufa, ręką jak łyżką strumień do ust sobie chylił, dopiero gdy się dobrze rozgrzał i posilił, poprawił czapkę. Z kolan wziął do rąk konewkę, zmacał sztęflem naboju, podsypał panewkę i spojrzał na plac boju. Widzi, że błyszcząca fala bagnetów szlachtę bije i roztrąca. Przeciw tej fali płynie, schyla się ku ziemi i nurkuje pomiędzy trawami gęstymi, środkiem dziedzińca, aż tam, gdzie rosła pokrzywa. Zasadza się, a saka gestami przyzywa. Sak, broniąc dworu, stanął z szturmakiem u proga, bo w tym dworze mieszkała jego Zosia droga, od której, choć w zalotach został pogardzony, kochał ją zawsze. Zginąć rad dla jej obrony. Już szereg jegrów w marszu na pokrzywę wkracza, gdy konew ruszył cyngla i z paszczy garłacza tuzin kul rozsiekanych puszcza śród muskali. Sak puszcza drugi tuzin. Jegry się zmieszali, przerażony zasadzką szereg w kłąb się zwija, cofa się, rzuca rannych, chrzciciel ich dobija. Stodoła już daleko, bojąc się odwodu długiego, ryków skoczył pod parkan ogrodu. Tam pierzchającą rotę zatrzymuje w biegu, szykuje, lecz szyk zmienia. Z jednego szeregu robi trójkąt, klin ostry wysuwa z przodu, a dwa boki opiera o parkan ogrodu. Dobrze zrobił, bo jazda nań od zamku wali. Hrabia, który był w zamku pod strażą Moskali, gdy pierzchła straż zlękniona dworzan na koń wsadził i słysząc strzały w ogień jazdę swą prowadził, sam na czele z żelazem nad głowę wzniesionym. Wtem ryków krzyknął: ognia! Pół batalionem. Przeleciała po zamkach wzdłuż nitka ognista i z czarnych rur wytkniętych świsnęło kul 300. Trzech jezdnych padło rannych, jeden trupem leży. Padł koń hrabi, spadł hrabia. Klucznik, krzycząc, bierze na ratunek, bo widzi, jegry na cel wzięli ostatniego z choreszków. Chociaż pokądzieli, robak był bliższy. Hrabie ciałem swym zakrywa, dostał za niego postrzał. Spod konia dobywa, uprowadza, a szlachcie każe się rozstąpić, lepiej mierzyć. Postrzałów nadaremnych skąpić, kryć się za płoty, studnie, za ściany obory. Hrabia z jazdą ma czekać sposobniejszej pory. Plany robaka pojął i wykonał cudnie Tadeusz. Stał ukryty za drewnianą studnię, a że trzeźwy i dobrze strzelał z dubeltówki, mógł trafić do rzuconej w powietrze złotówki, okropnie razi Moskwę. Starszyznę wybiera. Zaraz za pierwszym strzałem ubił feldfebera. Potem z dwóch rur raz po raz dwóch sierżantów sprząta. Mierzy to po galonach, to w środek trójkąta, gdzie stał sztab, za czym ryków gniewa się i dąsa, tupa nogami. Szpady swej rękojeść kąsa. Majorze płucie, woła. Co to z tego będzie? Wkrótce tu nie zostanie nikt z nas przy komendzie. Więc płód na Tadeusza krzyknął z wielkim gniewem: panie Polak, wstydź się pan chować się za drzewem, nie bądź tchórz, wyjdź na środek, bij się honorowie, po żołniersku. A na to Tadeusz odpowie: majorze, jeśli jesteś tak śmiałym rycerzem, a czegoż ty się chowasz za jegrów kołnierzem? Nie tchórzę ja przed tobą, wynić nos za płotów, dostałeś w twarz. Jam przecie bić się z tobą gotów, po co krwi rozlew? Między nami była zwada, niechaj żyją rozstrzygnie pistolet lub szpada. Daję ci broń na wybór, od działa do szpilki, a nie, to was wystrzelam, jako w jamie wilki. I to mówiąc, wystrzelił, a tak dobrze mierzył, że porucznika obok Rykowa uderzył. Majorze,
szepnął Ryków. Wyjdź na pojedynek i pomści się za jego raniejszy uczynek. Jeśli tego szlachcica kto inny zabije, to major widzi. Major hańby swej nie zmyje. Trzeba tego szlachcica na pole wywabić. Nie można z karabina to choć szpadą zabić. Co puka, to nie sztuka, to wolę, co kole, mówił stary Suworów. Wyjdź, majorze, w pole, bo nas powystrzelam. Patrz, bierze do celu. Na to rzekł major. Ryków, miły przyjacielu, no ty jesteś zuch na szpady. Wyjdź ty, bracie Ryków, lub wiesz co, wyszlem kogo z naszych poruczników. Ja, major, ja nie mogę odstąpić żołnierzy. Do mnie batalionu komenda należy. Słysząc to Ryków, szpadę podniósł, wyszedł śmiało. Kazał ognia zaprzestać, machnął chustką białą. Pyta się Tadeusza, jaką broń podoba. Po układach na szpady zgodzili się oba. Tadeusz broni nie miał. Gdy szukano szpady, wyskoczył hrabia zbrojny i zerwał układy.